Cześć, żeby nie było, że same kwiaty. Zobaczcie, też mam warzywa. Zobaczcie, jakie mam truskawy. Wielkie. Przyszedł czas na ich zbieranie. Dzisiaj będziemy plewić warzywniak. Mój jest zarośnięty. Tu mamy ogóreczki. Mamy i buraczki, i kalarepę. Tylko że i mamy chwasty. Zobaczcie, pozarastało. Ale truskawki to w tym roku są ekstra. O, coś zaczyna nadgniwać. Zobaczcie, ile tam tych truskawek. No, od tutaj. Tutaj też mamy truskaweczki. Trzeba pozbierać i je wypielić. Zobaczcie, jakie bomby. Będziemy dzisiaj robić sobie ze śmietanką i z cukrem. Dobra. Trzeba wypielić i później nagramy, co tutaj rośnie. Tu mamy groszek. Już też podjadamy. Pielimy. A więc tak, truskawki wyzbierane. No nie wszystkie może. Cała miseczka wyzbierana. Co mamy? Szczypior. I kwiaty też mamy, jak to bez kwiatów, prawda? Tu mamy kalarepkę. Tu część buraczków, które mi zostały. Ogóreczki też już ładne. Zawiązują pomału owoce. Niedługo będziemy zbierać ogóreczki. Mój syn uwielbia ogórki surowe z córką. Tak prosto z krzaka. Jest tego troszeczkę. Między nimi posiałam sobie koper. Tutaj mamy arbuz. Arbuz. Tutaj rośnie nam groszek. Córka zaraz pójdzie na groch. Będzie jadła. Tutaj mamy kabaczki. Uwielbiamy jeść kabaczki w bułce tarte, tak jak kotlety schabowe. Obieramy ze skórki. Obtaczamy w jajku. Takiej o grubości plajsterki. W bułce tartej i na margarynie. Mniam, mówię wam, pycha. Tutaj wysiałam wprost do gruntu arbuzy. I też ładnie rosną. Sałata, buraczki, rzodkiewka już została zjedzona. Tutaj została tylko część jeszcze do wybrania, ale już bardziej idzie w liście ta druga. Trzeba wysiać trzecią. Mam i marchewkę. Także, żeby nie było, że nie mam warzyw, nie? Marcheweczka. Tam jest seler, który wysiewałam sama. Tutaj jest pora, która samą wysiewałam. Komary mi oblegają. Tutaj mamy bób. Też już będzie do zjedzenia. Uwielbiamy bób. I zwracajcie uwagę, jak na bobie siedzi mszyca, nie będzie owoców. Pryskamy mszyce. Czosnek, płyn do mycia naczyń. A tu, zobaczcie, jakie poletko. Nie może zabraknąć kwiatów. Tu mam liliowce z nasion. No i taki mój warzywnik, widzicie? Także kawałek za domem. Tam mam dom. Tu mamy rzekę. Tutaj robimy ognisko. A i jeszcze fasolka szparagowa. A tu z tegoroczne siewki liliowców popikowane. Także mam też i warzywa. Marcheweczka jest drobno siana, ale i tak chyba będzie trzeba ją poprzerywać. Tutaj dawałam. Klaudusia, coś mi chodzi z tyłu chyba po plecach. Córę mam ze sobą. I albo komary chodzą, albo kleszcze z tych dużych drzew. No, wysiałam sobie pomidorów dużo. Wysiałam, no, wprost do gruntu, ale i tak ładne. Jeszcze tam jest kapusta i pomidory. Pomidory kupiłam, z tych dużych. Wszystko koktajlowe. Masakra, kupić coś na rynku to jest tragedia. No, jeszcze wam pójdę, pokażę. Przy ogrodzie zimowym też mam swoje pomidorki koktajlowe i ogóreczki.
Dobra, idziemy tam zobaczyć. Także widzieliście mój warzywnik. No, a tutaj dawałam obornik spod kur. Przywożony stamtąd. Nie wiem, czy widać tą lukę między drzewami, bo tu mamy takie duże drzewa. Przywożony taczką od szwagierki spod kur. Także nawożone solidnie. Kapusta na szczęście nic nie zjada. Żadnej nie widzę gąsienicy. No, córa idzie tam na groszek, bo już ładny, widzisz, Klaudia? Tak. Ładny groch, nie? No. Trzeba pozjadać. Uwielbiamy tak na surowo, nie jest bezłykowy. Koperek codziennie zrywany do ziemniaków. No, a pomału, pomału zacznę jeszcze tam zrywać darninę. Bo tutaj taki mamy ogólnie mały sad, mamy drzewko owocowe. No i zacznę zrywać darninę, także jeszcze truskawki dojdę, mimo że w przyszłości ziemniaki, tak żeby sobie podjadać. Dobra, idziemy zobaczyć koło ogrodu zimowego, jak tam nam ogórki rosną i pomidorki. Również agreścik nam się szykuje. Agres jak dostaje takich plam dziwnych, to czosnkiem, woda z czosnkiem i też pokrzywa, i też pomału te plamy schodzą, taka choroba grzybowa jak jest na agreście. A więc tak, pamiętacie moje pomidorki koktajlowe? Takie byle gówno, byle co, za przeproszeniem. Zobaczcie, co z tego wyrosło. Potem mdleją, trzeba podlać. Tutaj również na sznureczkach, widzicie, sznureczki mamy. Rosną nam ogóreczki. Zobaczcie, jakie fajne ogóreczki już mamy. Zobacz, Klauducha, jakie fajne ogórki już, widzisz? Przemek jak zobaczy, to już takie będzie nam podjadał. Ładne ogórki, niech się pnie do góry. Tutaj mamy trzy takie ogórki. To są zwykłe, gruntowe, puszczone na sznurki. I tutaj ten kolejna doniczka ogórków. Tutaj ogórków, przepraszam, pomidorków. Zobaczcie, już mamy pomidorki koktajlowe. Niedługo będą. Także zwykłych pomidorów może będzie jeden krzaczek. Klauducha, część pokonawka, zobacz. Mdleję sucho. No, ciekawa, czy coś będzie, bo mamy alerty. Zapowiadają nam gradobicia. Także nie wiadomo, co będzie. Dzisiaj w nocy ma grad padać, wiatr ma wiać. A tu mamy z tyłu jeszcze za domem również pokrzywę mamy. To akurat pokrzywa jest na kompost. Mamy agrest kolejny i również mamy już czerwoną porzeczkę. Już dobra? Dobra. Tutaj mamy porzeczkę. Dobra. Tu mamy porzeczkę białą. Także i u nas jest dużo warzyw i dużo owoców, tak na co dzień, do podjadania. Jeszcze borówki amerykańskie, tu brzoskwinia bardzo solidnie obcięta, zobaczcie. Już nam się gałęzie w tamtym roku łamały, mąż poobcinał bardzo drastycznie i zobaczcie, jak pięknie wszystko się odradza. Brzoskwinie warto podcinać. Już mają tutaj owocki. Wiszą utrzymała sporo owoców. Zobaczcie, mąż tam uciął bardzo mocno. A jak pięknie się rozbudowała korona. Na niej wspina się i tam milin. Dobra, kończymy. Widzieliście moje warzywka. Jeszcze są borówki amerykańskie, były czereśnie, gruszki, jabłka. Także jest też owoców sporo w ogrodzie. No to cześć Wam.